pan dyrektor Żyku i obecny pracownik i pan Sebastian Tyszczuk, archeolog, który też tutaj jest w ramach, teraz jakby pan powiedział, jak to brzmi dokładnie, stowarzyszenie archeologów. O, dokładnie, Stowarzyszenie Archeologów Polskich, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich włączył się w nasze tutaj działania, by nam pomóc w kwestiach formalnych związanych z archeologicznymi aspektami nadzoru, badania i wykopalisk. No i jeszcze Tomasz Lec tutaj, związany z Muranowem, chociażby poprzez granicę Depta, które zostały razem z Nią, właśnie, teraz się wspomniałem od razu, upamiętnione tutaj symbolicznie. Jest też Hania Schmalenberg, też zasna architektka. I widzę Agnieszkę Grzybek z Partii Zieloni. I panią Barbarę, o, właśnie, pani Barbarę Jezierską, która gdzieś uciekła, byłą konserwatorem mazowieckim, konserwatorem zawodu. Ja też bym od Klaudii oddał głos, ponieważ to ona właściwie przyczyniła się do tego, że pan Nowogrodzki napisał. Powiedz może dwa słowa, co to jest? Tak, to pani Paula może powiedzieć, przez krzewki, skrzewnie. Żebym ja nie był mówił, kto jest synem, kto jest ojcem. Nie wiem, na ile to wydarzenie dzisiejsze jest kontynuacją czegoś, co już się toczy, no ale wypada powiedzieć parę słów, prawda, że ponieważ ja nie jestem w tym od początku, to zostałam poproszona, zapytana, czy umiałabym w jakiś sposób pomóc w odkopaniu kawałka obwodnicy świętojęckiej, który, jak się okazało, znajduje się pod obecnym ogrodem Krasińskim. Myśmy wszyscy uważali, że ulica Świętojewska miała przed wojną taki przebieg, jak miała. Tak jakoś mechanicznie chyba nie myśleliśmy o tym, że ona była zakręcona i ją wyprostowano i że część domów istotnych, w których między innymi mieściły się szopy szczotkarzy w czasie powstania, znalazła się dzisiaj pod terenem obecnego ogrodu Saskiego. Krasińskich, przepraszam, tak. No więc do tego zostałam zapytana, czy ja coś wiem, czy Marek Edelman coś mówił na temat zakopywania archiwów, bo to jest ten powód, dla którego chcielibyśmy te piwnice odkopać, jak rozumiem. Że tam jest prawdopodobne, że tam jest jakaś część archiwum Bundu i jakaś część, trzecia chyba część archiwum Ingelgruppa. Otóż ja pamiętam, że wielokrotnie Marek Edelman o tym mówił, że zakopywał te na Świętojewskim, właśnie w tym bloku kamienic między 38 chyba a 40, już nie pamiętam, ale to było w każdym razie cały taki zespół kamienic z kilkoma podwórkami. I że tam to było zakopane i często mi pokazywał tak dosyć enigmatycznie kierunek, mówiąc, no gdzieś pod ambasadą chińską to się nigdy nie znajdzie. No i tak się zdarzyło, że parę lat temu ta ambasada chińska udostępniła swoje trawniki i część tych kamieni została odkopana. Jak rozumiem, to nie były te numery, o które chodziło, ponieważ niczego nie znaleziono. Sprawdziłam, ja mam takie różne notatki z naszych rozmów, bo sporo rozmawialiśmy o topografii getta, kiedy pisaliśmy książkę i była miłość w getcie. I mam jakieś różne notatki, z których wynika, że właśnie pod tymi końcowymi numerami Świętojewski przed dzień powstania było to archiwum zakopane. Teraz zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób można, kogo można by wciągnąć do pomocy. I w sposób naturalny wydało nam się, że takim sojusznikiem może być Iwo Nowojorskie, do którego niedawno, kilka lat temu, zostały sprowadzone archiwa Bundu z Londynu. I dlatego napisałam do pana Marka Nowogródzkiego, który był z jednej strony szkolnym kolegą Marka Edelmana i stąd go znałam. Poznałam go wiele lat temu w Nowym Jorku, a potem jeszcze parę razy miałam okazję z nim się spotykać. No i stale z nim koresponduję. On z kolei był synem sekretarza generalnego Bundu w okresie 1919 od 1919 do 1939 roku. I Mark Nowogródzki bardzo się interesuje historią Bundu, zbiera różne dokumenty i wiem, że w tym archiwum bundowskim, które jest
przywieziony z Londynu, bardzo często grzebie, mimo że już jest panem w podeszłym wieku i nawet kopie różnych dokumentów nam przysyłał do Warszawy. Niektóre z nich ja zamieściłam w książce, która teraz wyszła, nazywa się Prosto się mówi, jak się mówię. To jest zbiór wypowiedzi różnych Marka Edelmana, ale tam na przykład jest zdjęcie jednego z takich dokumentów. Otóż jak się okazuje, możemy się spodziewać, że w tym zakopanej części archiwum Burgu mogą się znaleźć również jakieś cenne rzeczy, ponieważ jak wiemy, państwo podziemne, również partie polityczne przez cały okres okupacji wysyłały do Londynu różnymi kurierami, wysyłały swoje wytwarzane dokumenty. I Bund wysyłał swoje dokumenty do Londynu, do swojego przedstawiciela w Radzie Narodowej Londyńskiej, do Szmula Skirbona. I stąd to archiwum londyńskie, ale możemy przypuszczać, że ono jest szczątkowe w porównaniu z tym, co wytworzono i co zakopano tutaj. Także właściwie to wszystko skłoniło mnie do tego, żeby poprosić Mariusza Marka Nowogródzkiego o pomoc i on napisał list do dyrektora IWO, który właśnie tutaj mam. A jak będzie dalej, co będzie dalej, to czas pokaże. To teraz ja oddam głos pani Eleonorze, która właściwie natknęła mnie poprzez Tomka, żeby zrobić taką kwerendę i ustalić ewentualnie co i jak. I proszę opowiedzieć. Ja tu z dużą ciekawością słuchałam Pauli, ale chciałabym sprostować niektóre rzeczy, jeśli chodzi o poszukiwanie trzeciej części archiwum Gingerbluma, ponieważ to się zaczęło dużo wcześniej, już w 1945 roku Vassar, który przeżył, jeden z najbliższych współpracowników Gingerbluma, i właśnie znał ten adres, wiedział, gdzie ta trzecia część była schowana i to na pewno była Śmierdzielska 34. Cztery. Tak. Ale one nie były razem zakopane. Moment, chwileczkę. W ogóle o archiwum Bundu dowiedziałam się dużo, dużo później. Także o tej trzeciej części archiwum Gingerbluma wiedziałam już od jakiegoś czasu. Wiedziałam, że to Śmierdzielska 34. Znana była data ukrycia, czyli dzień przed powstaniem i oczywiście nie wiadomo, co tam jest, czy co tam mogło być, ale poszukiwania archiwum Gingerbluma zaczęły się praktycznie w 1945 roku. No, trzeba było zgromadzić na to pieniądze, jak Państwo wiecie. Udało się wtedy odszukać część pierwszą 18 września 1946 roku i zaczęto zbierać pieniądze na szukanie dalszych. Przy czym prawdopodobnie jak tę część pierwszą znaleziono na Nowolipkach 68, to nikt nie miał świadomości, że druga część też tam jest pod tym samym adresem. I szykowano się do szukania właśnie na Świętojerskiej. Te poszukiwania były prowadzone od początku października do początku grudnia 1949 roku. Jest na to bardzo szczegółowa dokumentacja w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Niestety nic wtedy nie znaleziono. I druga próba została podjęta. Zaczęło się to w roku 2000, kiedy się do nas zgłosił taki młody Izraelczyk zafascynowany historią archiwum i też współpracujący z profesorem Karczem, który jak rozumiem był znajomym Gingerbluma i znajomym Edelmana i któremu Edelman różne rzeczy opowiadał. W pewnym momencie zresztą te wypowiedzi Marka Edelmana zostały nagrane, ale nie udostępnione nam w całości te nagrania, tylko pewne fragmenty, które tyczyły się właśnie zakopanych archiwów. I właśnie tam wtedy pojawiła się ta idea, że jeżeli już chcemy się przymierzyć do szukania trzeciej części archiwum Gingerbluma po raz drugi, po raz kolejny, to ponieważ archiwum Bundu było zakopane bardzo blisko, na Świętojerskiej 40, to warto by było te dwa rodzaje poszukiwań połączyć.
Nam się wtedy udało jako instytutowi uzyskać zezwolenie ambasady, właściwie rządu chińskiego, żeby prowadzić te badania na terenie ambasady chińskiej, ale te badania były ograniczone do bardzo niewielkiego wycinka terenu, o którym było wiadomo, na przykład, że był przeszukany w roku 49. Także tam, gdzie były prowadzone i badania nieniszczące, i klasyczne badania archeologiczne do kopaliska, to była jakaś może 1/5 tego terenu, który był przebadany, przekopany w 49 roku. No i tam też, jak wiadomo, nic się nie znalazło, a zezwolenia na szukanie archiwum, o zezwolenie na szukanie archiwum Bundu nie występowaliśmy wtedy. Zresztą to były bardzo duże koszty. Przeprowadzenie tych wykopalisk pociągnęło za sobą duże koszty, no i pewnie takie same koszty musiały być poniesione na szukanie archiwum Bundu, chociaż może o tyle mniejsze, że ten teren jest łatwiej dostępny, słucham? No teraz jest budowa, tak, więc to jest akurat dobra okazja. No, przy okazji szukania tam właśnie na terenie ambasady chińskiej trzeba było rozebrać część ogrodzenia ambasady. No, tam były bardzo duże działania jednak podjęte po to, żeby tam odpowiedni sprzęt mógł wjechać. Więc na pewno tutaj na tym terenie byłoby to łatwiejsze. No, właśnie kiedy się zaczęła tutaj budowa, kiedy Park Krasińskich stał się placem budowy, powiedziałam Tomkowi, że w takim razie jest to może dobra okazja, żeby do tej sprawy wrócić. No i to jest początek. No może jeszcze uzupełnię, jeśli można, z punktu widzenia tak jakby architektonicznego tą sytuację i uklarownie dla osób, które nie są tak w to wciągnięte. Przedmiotem zainteresowania dziesiątków lat było archiwum Ringelblume, które jest wpisane na listę UNESCO Pamięć Świata. I tutaj dane mówiły właśnie o kamienicy numer 34, jej położenie, pomimo że ja zresztą uczestniczyłem właśnie w skanowaniu nawet maksymalnej rozdzielczości tych map, aby właśnie w Izraelu można było dokonać tego wstępnego nałożenia i podjęcia decyzji co do punktu. I wirtualnej rekonstrukcji. Tak, i wirtualnej rekonstrukcji. Ja przy tym już nie byłem. Nie wiem, jak to zrobiono, ponieważ no, wtedy inne jakby obowiązki mi od tego tematu odciągnęły, ale z obecnych materiałów, kiedy tutaj właśnie pan Karol się pochylił nad tą kwerendą na nowo materiałów, to troszeczkę się nie zgadza, to znaczy rzeczywiście minimalna część tej kamienicy obejmuje ten teren ambasady chińskiej. I zważywszy, że podziemia były w ogóle połączone, piwnice, a już w okresie istnienia getta absolutnie przekopywane i łączone, także wejście do kamienicy 34, zważywszy stan napięcia jak gdyby i pewnego rodzaju osaczenia no, psychicznego terroru w tym momencie, nie można mieć pewności, że ten numer zewnętrzny jest to samy ze złożeniem tego archiwum. Trzeba rozpatrywać ciąg 40-32, czyli połączenie tych piwnic, jako obiekt zainteresowania. Co z tego wynika? Wynika z tego, że 80% tego zespołu kamienic, tego zespołu piwnic leży na obecnie przyłączonym do ogrodu Krasińskich terenie i pod ulicą Świętojerską. Obecnym przebiegiem ulicy Świętojerskiej. Co tak woli uzupełnienia? I teraz jeszcze na koniec. To archiwum Bundu, które jak gdyby było mniej sfokusowane, mniej się o nim mówiło, zostało w innym momencie oczywiście zamknięte, schowane, w inny sposób jak gdyby zabezpieczone, to znaczy zacementowane, co daje
pewno większą szansę na przetrwanie zawartości i przede wszystkim mowa jest o narożu ulicy Wałowej i Świętojerskiej byłym, a więc o terenie, który nawet tutaj stojąc przed bramą barokową, prawda, ogrodu, widzimy, tam stoją właśnie jakieś takie blaszane zabudowa. No co jest bardzo niepokojące, że w tej chwili ten teren, zresztą nie tylko ten teren, ale między innymi ten obszar, który jest właśnie jak gdyby pod naszym zainteresowaniem, jest przekopywany w celu i zamontowywane są głębokie fundamentowanie wysokiego na 3,80 ogrodzenia. Ja już nie chcę tej chwili rozwijać tematu tego agresywnego ogrodzenia, które nie, zupełnie niepotrzebne jest. Jakieś współczesne, tanie ogrodzenie od tamtej strony. Można było to rozwiązać zupełnie inaczej, to jest jakiś zupełnie nieudany projekt, ale pomijam to. Chodzi mi w tej chwili o wartość archeologiczną tego przekopu, który w tej chwili narusza tą substancję. Zresztą ta substancja została tutaj narażona w zakresie tak zwanych murów XVIII-wiecznych i tak samo substancja została ogrodnicza, gdzie pominięto możliwość badania po prostu, czy, jakie rośliny w XVIII wieku czy XIX rosły tutaj w strefie głównej szaniorowskiej. Także to jest jeden z kolejnych tutaj zniszczeń, czy nie tylko drzewa. I ten nasz, ta nasza inicjatywa tutaj podjęcia tych badań, poszukiwań, to nie są tylko badania w zakresie, prawda, wykopalisk, to można najpierw dokonać nowymi metodami archeologicznymi. Jest to właściwie szansa, znaczy chodzi w tej chwili najpierw o określenie tylko zakresu murów. Później to oczywiście to tak. Trzeba zrobić metodami geodezyjnymi. No, tak. No i oczywiście jakimiś tam sonograficznymi. W każdym razie jest to w tej chwili ostatni moment. Ostatni moment, ponieważ no, zostaną nasadzone nowe rośliny. Zresztą to wycięto bardzo dużo drzew, które w tej chwili udostępnią ten teren, udostępniają w sposób dużo łatwiejszy do badań. Może potem wycięto te wcześniejsze. Ja pragnę uczuć, bo rzeczywiście tutaj Tomek mówi o tym, że później to będzie uniemożliwione szukanie, ponieważ tam jest ogrodzenie budowane i są fundamenty wylewane. I później nieodwracalnie proces po prostu będzie to uniemożliwiało to najzwyczajniej w świecie przebadanie tego. A teraz pani konserwator oddam, a później panu archeologowi stopi o temu głosu też właśnie konserwatorów. Tak, Kazus Ogrodu Krasińskich nie polega tylko na wycince najwartościowszego starodrzewu, ale również na braku badań archeologicznych, zatem badań sondażowych. Przede wszystkim obecna technologia pozwala na nieinwazyjne przebadanie terenu. I taką wielką niespodzianką dla wszystkich okazały się piwnice pod pałacem Saskim. Nikt nie wiedział, a okazało się, że odkryto piwnice morsztynowskie, saskie, które zresztą zostały wpisane do rejestru zabytków, co podobno uniemożliwiło odbudowę pałacu ówczesnym władzom. Dlatego już nauczeni takim przykładem powinni konserwator i służby, które się zajmują utrzymaniem tego ogrodu, wiedzieć, że to było miejsce, w którym toczyły się walki zarówno powstania listopadowego poprzez getto, powstanie warszawskie i tego nie można było tak zlekceważyć. Mając ogromny budżet, 16-milionowy na rewaloryzację parku, czyli nie można było przeznaczyć paru tysięcy na badania. Poza tym nie można... Ogrodzenie kosztuje ponad 2 miliony. Poza tym nie można, jak te tak zwany nadzór archeologiczny jest rzeczą wtórną. Najpierw się przeprowadza badania archeologiczne, a później dopiero uzupełnia się to, co wcześniej nie zostało odkryte. I to jest ogromny grzech zaniechania. Jeżeli się okaże rzeczywiście, że mogły tutaj być ukryte zarówno archiwum Marka Dalmana, jak i Kembruma, to będzie to wielka kompromitacja na skalę światową, nie tylko krajową. I na koniec chciałam wszystkich Państwa, którzy są przy głosie, zaprosić 6 na debatę o zieleni. Dlaczego wycina się drzewa? 6 czerwca, godzinie 17 do pawilonu SARP-u.
Każdy, na Foxa. Każdy będzie mógł, i przeciwnicy, i zwolennicy będą mogli. Ja zaraz sobie odwiadam, ale zapytam się jednak tutaj, żeby uściślić, ponieważ ja czytałem, że były jakby na terenie ambasady robione w tej środkowej części kamienicy, bo tam prawdopodobnie ukryto. I teraz ja mam ciekawe, jestem, dlaczego nie przeglądano na przykład tej części jezdni, no i tej części parkowej, tak, od parku wychodzącej 34, bo myślę, że tam nie było już takich problemów, tylko czy... Było to trudniejsze. Było to trudniejsze. Ale nie, ja to wyjaśnię. To wszystko polegało na... świadectwie Marka Edelmana, który, tak jak tutaj Tomek mówił o skanowaniu różnych danych, otóż nasz kolega w Jerozolimie zrobił wirtualną rekonstrukcję tej kamienicy numer 34, po której Edelman został wirtualnie oprowadzony, i to on wskazał miejsce, gdzie to było, i to miejsce wypadło akurat na terenie chińskiej ambasady, a nie na terenie ulicy. To trzeba tutaj przypomnieć, że to była kamienica trójpodwórzowa druga oficyna, nie od frontu, tylko właśnie to miało być tej drugiej, tej właśnie pierwszej oficynie za frontem, między pierwszym a drugim podwórzem to miało być, i właśnie w tamtym krańcu, który wskazał na rytm. A jeszcze mam pytanie dodatkowe, bo też takie pytanie mam techniczne, bo ja rozumiem, że zostały przedstawione dokumentacje, ale jakby czy Edelman, bo tam jest wybrane od czasu, żeby jeden teza, że być może to są tożsame jednak archiwa, bo ja rozumiem, że Edelman nie zakopywał tej trzeciej części. Był świadkiem zakopywania. A był świadkiem zakopywania. No dobrze, teraz tutaj... To ja jeszcze powiem o badaniach archeologicznych. Niestety to, co się dzieje tutaj w Ogrodzie Krasińskich, to na terenie całej Warszawy, tylko tutaj, ale planowane są też rewitalizacje Zamku Królewskiego, planowane są rewitalizacje już prowadzone łazienek królewskich. Nigdzie nie prowadzone są badania archeologiczne. Tak, łazienka nie są. Nie są. Stowarzyszenie nasze w reakcji na to między innymi dokonało odkryć bramy chińskiej. Dopiero po interwencji stowarzyszenia dokonano odkryć bramy chińskiej, która wiadomo, że była, gdzie stała, istniała w łazienkach królewskich podczas inwestycji. Decyzje w ogóle nie uwzględniają badań archeologicznych, a jak uwzględniają, to się pisze o nadzorach archeologicznych, które de facto nie są badaniami. Jest to forma czuwania nad pracami budowlanymi. Jest to realizacja prac budowlanych, na które od czasu do czasu zerka zazwyczaj archeolog. I w roku 2011 taką formę ochrony Naczelny Sąd Administracji unieważnił. I od tego momentu konserwatorzy zaczęli pisać, że to są badania, a badania według wytycznych Ministerstwa Kultury, nadzory archeologiczne nie są badaniami archeologicznymi. Więc jeśli ktoś Państwu przy okazji rewitalizacji tego ogrodu mówi, że są prowadzone badania, bo jest nadzór archeologiczny, to kłamie. Nie było takiego wymogu w decyzji konserwatorskiej. Nie ma czegoś takiego jak badania w trybie nadzoru archeologicznego. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo i o tym to jest napisane w rozporządzeniu ministra kultury, który wymienia, że są prowadzone badania i nadzory. I nadzory nie wliczają się m.in. do praktyki badań archeologicznych archeologa, czyli do uprawnień zawodowych, bo to nie są badania. Tak, jeszcze tylko dodam, że nadzór archeologiczny jest ostatecznością, kiedy po prostu nie ma innego wyjścia. Nadzór archeologiczny jest formą prospekcji archeologicznej, czyli poszukiwań stanowiska archeologicznego na terenie, gdzie podejrzewamy, że może wystąpić stanowisko archeologiczne. W tym miejscu można zalecić nadzór archeologiczny, ale nie w miejscu historycznie potwierdzonym, że tu są relikty, że tu są pozostałości historyczne i że to jest zabytek archeologiczny. A tak jest w wypadku Ogrodu Krasińskich, i to też potwierdzają wytyczne Ministerstwa Kultury, które wyjaśniają, czym jest nadzór archeologiczny i w jakich sytuacjach nadzór archeologiczny powinien być prowadzony. Powinien być prowadzony w sytuacjach, kiedy podejrzewamy istnienie stanowiska archeologicznego na jakimś obszarze, a nie w sytuacji, gdzie to stanowisko jest i my o tym wiemy. I taka jest obecna sytuacja. Znaczy, taka sytuacja jest na terenie całej Warszawy, nie tylko tutaj w Ogrodzie Krasińskim. A
proszę powiedzieć, takie mam uzupełniające pytanie. Co trzeba by było zrobić, żeby to przywrócić w normalną kolej rzeczy, tak zwaną, czyli z formalnego punktu widzenia, co powinno być zrobione, żeby tutaj prowadzono należyte, tak, poszukiwania i badania? To nawet nie badania ratownicze, tylko powinny być przewidziane badania stacjonarne, badania archeologiczne przedprojektowe. Bowiem badania archeologiczne tak naprawdę by posłużyły do projektowania rewitalizacji ogrodu krasińskiego. Tak, od czego trzeba zacząć? Taką sytuację to, co mieliśmy... zakładało Ministerstwo Kultury i Sztuki. Tak, taką sytuację mieliśmy. Moim opracowaniu kobitowskim. Tak, taka sytuacja była też przy rewitalizacji teraz w łazienkach ogrodu Różanego, gdzie nagle odkryto lokalizację fontanny, dużo większej i w innym miejscu niż to zaprojektowała notabene firma Abies. Tak. I znowu zaskoczenie. Chociaż dziesiątki rycin z okresu Stanisławowskiego dokładnie lokalizują tą fontannę i pokazują, gdzie wychodzą cokoły, lokalizacja cokołu, wiadomo, gdzie stała, gdzie były lokalizowane rzeźby, są przekroje przez alejki, wiadomo, gdzie były alejki, jakiej szerokości. Naprawdę badania archeologiczne w takich sytuacjach, tak jak kiedyś w Wilanowie, stanowią podstawę do prac projektowych, rewitalizacyjnych. Oczywiście tego nie było, to nawet nie ma badań ratowniczych, bo badania ratownicze są jeszcze czym innym. Kiedy prowadzimy normalne badania, ale pod szybszym rygorem szybszego czasu. A tu w ogóle nie ma badań, zasądzono jakby tylko nadzór archeologiczny, który nie jest badaniami. Ja rozumiem, że to jest po prostu zasypywanie dołów, które się odkopuje ewentualnie. A to jest patrzenie, czy się nie monety nie wysypują ze szkatułki. Jak... Złote. Tak, ze złotem. Tak, bo trzeba tutaj podkreślić, że tu są oprócz tego archiwum bundu, jest rzeczywiście jeszcze mogiły powstańców w pasażerów Simonsa. I to też warto by było przy okazji być może zbadać. No właśnie, być może warto by było zbadać ten obszar, chociażby po to, żeby się dowiedzieć, ile dokładnie zginęło tych powstańców. To nie są mogiły, tylko to jest miejsce, które stało się mogiłą. I jak widać, tutaj władze nie mają w ogóle potrzeby tak zwanej dbałości o spuściznę i de facto zastanawiam się w ogóle, czy mają takie podejście historyczne, żeby upamiętać te miejsca i żeby to dziedzictwo narodowe jednak chronić. Ale jeszcze zadam pytanie właśnie. Tak. Ja mam pytanie właśnie. To powinien być materiał wyjściowy do projektu. Tak, a nie było zaleceń konserwatorskich. Ja podejrzewam, że to się stało z tego powodu, że opóźniłoby to cały proces inwestycyjny. Dlatego, że... Niewątpliwie, ale mogłaby być wprowadzona prawidłowo. Oczywiście, że powinna być i to jest niejakie. Już nie chcę nazwać tego kryminałem, ale to jest... No nie, bo jeżeli chodzi o ten... trzeba powiedzieć też parę słów na ten, to w związku właśnie z tymi dwoma archiwami, że materiał Ministerstwa Kultury i Sztuk, to znaczy konkretnie, jak to nazywa? NIT, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ono było bardzo obszerne, bardzo profesjonalne, ale też nie w 100% kompletne. Zresztą samo się do tego przyznawało. I na przykład te tematy właśnie dotyczące II wojny światowej w tym opracowaniu nie były podjęte. Natomiast było tam jedno kluczowe zdanie, że badania archeologiczne w różnych wymienionych tam strefach dopiero dadzą wyniki, na podstawie których będzie można dokonać uszczegółowienia albo wręcz zmian w projekcie wykonawczym. I także jakby na tym etapie w miarę prawidłowo zachowywały się jakby w cudzysłowie władze. Natomiast w momencie, kiedy sprawa projektu wykonawczego, więc nie konkursu, tylko sprawa projektu wykonawczego, projektu budowlanego trafiła do zatwierdzania do stołecznego konserwatora, wszelkie te zasady zostały porzucone. Ja jeszcze powiem może o czymś ważnym, tak, że ze względu na to, że ta koncepcja kosztowała 8 milionów miała w pierwszej fazie kosztować i taka koncepcja nie wygrała. Nie koncepcja, tylko realizacja. Ale realizacja w konkursie to było jakby koncepcja realizatorska, tak? To 8 milionów szacunek kosztów był 8 milionów złotych. Teraz to urosło do 16 milionów, czyli dwa razy więcej. Samo ogrodzenie kosztuje 2 miliony. Wydaje się zasadnym zapytać się, dlaczego poświęcone jest, jak ty mówisz, Tomek, tandetne ogrodzenie, pieniądze 2 miliony złotych, a dlaczego
dlaczego nie można wykonać za te pieniądze na przykład badań archeologicznych, tutaj, które by, no być może właśnie nie byłoby komu zapłacić. I to jest pytanie zasadnicze, dlaczego te pieniądze de facto są tak marnotrawione, zamiast poświęcić je na badanie dziedzictwa narodowego. No, powołanie na puszczę, ale jednak warto uczulać tutaj media i ludzi, że no to jest dwa razy drożej, a właściwie dostajemy coś podobnego i właściwie te pieniądze się jakoś rozchodzą i trudno powiedzieć nawet gdzie, bo ja rozmawiałem z panią prezydent Warszawy, Hanną Monkiewicz-Walc, wtedy jak Kazik miał premierę filmu i ona mi powiedziała, że no tak, kiedyś te badania przeprowadzimy. A ja się pytam, czy nie można właśnie kosztem tego ogrodzenia, które jest budowane. Nie, to się nie zmienia koni w trakcie biegów. A wiem, no ale tak, to jest 2 miliony złotych, które można by zaoszczędzić. Jak jest kiepska sytuacja finansowa miasta, to przeznaczyć je na coś innego, przesunąć, tym bardziej, że mieszkańcy w 60% nie chcą tego ogrodzenia. I pani prezydent powiedziała, że no niestety, zapadła klamka i nie będą teraz zmieniać decyzji. Więc de facto nie odpowiedziała mi. Zgodziła się tak, że razem będziemy walczyć o archiwum buntu, a oddzielnie będziemy walczyć przeciwko sobie o ogrodzenie. No ale taka konkluzja w ogóle nas nie zadowala, bo to jest miesiąc minął, a władze żadnej tutaj nie podjęły reakcji. Ja też prosiłem o stanowisko pana Michała Boniego i parę osób jeszcze, które są związane tutaj z Platformą, m.in. pana Marcina Święcickiego, o to, żeby zareagowały i żeby na jakiś nacisk na panią prezydent wywrzeć, żeby rzeczywiście tutaj chociażby te kwestie archeologiczne, już ja nie mówię o konserwatorskich, kiedy wiele tych założeń jest po prostu niezgodna, znaczy realizacja jest niezgodna z założeniami, to prosiłem panią prezydent, żeby chociażby do archiwum mundu. No i jak rozumiemy, po miesiącu, 17 kwietnia się spotkałem, to jak widać po prostu nic się nie dzieje, a karawana jedzie dalej, a psy czekają. Ale nie do końca, to może jeszcze teraz zrobić coś, że konserwatorzy zabytków lub generalny konserwatorzy. Ale nic nie zrobili, jak mogą odwoływaliśmy się przy listy na pisanie. Mogą w tym ostatnim momencie nakazać przeprowadzenie. Układ zabić, będziemy głosować na tym terenie, który nie został zniszczony. Mają takie prawa. Tak, ale czy teraz, wystarczy tych naszych głosów? Tak, możemy przejść teraz kawałek i zobaczyć, że tam na tej świętojewskiej 40 jest kopane wszystko. I warto to zobaczyć, żeby uświadomić sobie, że można by było już prowadzić tam badania, tylko nikomu, że tak powiem, się nie chce, bo to nie tam pieniądze by trafiły, gdzie trzeba prawdopodobnie. Więc jeżeli mają pytania, Państwo pytania jakieś tutaj do gości, to zapraszam, a jeżeli nie, to przejdziemy ten kawałek może tutaj na Świętojewską i zobaczymy po prostu ten teren, bo tam jest akurat kibice.